No nie było to do końca tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Były momenty, które no troszeczkę... Ale konkretnie, chodzi o występ Marcina Bustowskiego i tego jego... Chodzi w różowej koszulce i w tym, i w kapeluszu z pejsami. Chociaż jak mamy być bardziej precyzyjni, to pan profesor, który się wypowiadał i apelował do pana Żołnierskiego, to też jakiś taki słaby element, że żeby tak. tego nie ciągnąć, tak? Znaczy, jako... ale no, nie używał takich słów, bo Armand na przykład niestety powiedział, że Grzegorz Braun tak. to kanalia i gnida i moim zdaniem przekroczył wszelkie granice w momencie przyzwoitości. Czego nie można powiedzieć o Marcinie, bo Marcin, który tam robił działania z Konfederacją, jednak chyba nie obraził posła Brauna żadnym inwektywem. No tak, mówił, że my nie potrzebujemy Brauna, nie potrzebujemy tak. Konfederacji i tak, tak dalej. Tak. No tak. Ale to jeszcze jest w granicach parlamentarnego, że tak powiem, rytuału. Oczywiście tak? jest nie taktem, jak zapraszasz gościa do domu i on ci w domu zaczyna obrabiać twojego drugiego który gościa. Który 5 minut temu tak? coś mówił. Mamy pewną niewygodę z tym związaną, rzeczywiście. Ale tak. też, wiesz co, w najgorszym wypadku powiem tak. Nie jest to najłatwiejsze wziąć to na swój karb, ale wezmę to na swój karb i powiem tak. Nie cenzurowaliśmy wypowiedzi, naprawdę. Nikogo. Każdy mógł powiedzieć to, co chciał, tak? Dla mnie na przykład... Moim zdaniem, zgadzam się, było to niestosowne i niegrzeczne, ale to nie ja wydałem takim zachowaniem opinię o sobie, tylko ten, kto przemawiał. Na przykład za chwilę potem przemawiała pani Agnieszka Rygulska ze Stowarzyszenia Dziennikarze dla Wolności. Nauczyciele dla Wolności. Tak. I ona na przykład podziękowała Grzegorzowi Braunowi tak za wsparcie tak dla jest. Akcji tak w obronie tam no jakiejś koleżanki i tak dalej. Więc czyli... tak, ja uważam tak, wystąpienie Marcina Bustowskiego mieści się w granicach wiecu, natomiast... ten facet, jak on się nazywał, Pani Armani, no niestety, przyczepiłeś się jak gówno do statku pod tytułem Marcin Bustowski i mówisz, płyniemy. Tak cię oceniam, człowieku. Oceniam cię nie tylko dlatego, że podał publicznie pod wątpliwość, że jakobyśmy my z Marcinem w więzieniu nie siedzieli, że to jest fikcja. Mhm. Przypomnę, że myśmy już nabrali tak. wcześniej powietrza więcej, I przełknęliśmy tę zniewagę, ale przecież jak oni byli w tak zwanym polskim Davos, to też po nas próbą Armani sobie jechał, tak? Mhm. Armani ma parcie ogromne na... Znaczy Armaniemu bym szybko przyznał nagrodę Oscar w kategorii Armani. Tani Armani, Oscar. Oscar za tani Armani. Słaby synku jesteś. Naprawdę. Liczyłeś, wiem, że nic ci się tam nie stanie. Ale powiem ci, poseł Braun ci kiedyś zajedzie, a wiem, że jest sprawnym fizycznie człowiekiem. I fajnie by było, gdyby to Rafał jeszcze mógł sfilmować. Wkurwiłeś mnie tym przemówieniem. O to ci tylko chodziło. Natomiast jaj ci zabrakło, bo trzeba było nas z Osadowskim zaatakować jeszcze. Na tym wiecu. To by dopiero, powiem ci, wiec by nabrał rumieńców. Fantastycznie. Kolorytu by nabrał, tak jest. Medialności, ale tu ci rura zmiękła. Powiem ci, gdybyś nas zaatakował spod kolumny Zygmunta, to by było coś, nie? A tak to zaś nie było nic. Tym bardziej, że Grzegorz Braun już poszedł. Nie? No właśnie. Są odważni, jak już Grzegorza tam nie było. Tak jest, a poza tym, słuchajcie, bo się nad patologią się nie zatrzymujmy, noś dalej te różowe podkoszulki, do twarzy ci z nimi. Masz u mnie Oscara za tani Armani. Natomiast... Niektórzy myśleli, że to ktoś z tej poprzedniej parady. Wyglądem pasował. Pasował. Rzeczywiście. Pasował? Pasował. Jak malowany. W sposób... No, trzeba tutaj pogratulować celebrytce Armaniemu, że sprytnie wśliznął się i chwycił mikrofon, wiedząc, że przecież Osadowski nie będzie mu tego mikrofonu wyrywał pod kamerami. Doskonale. Wiecie państwo, dziwka ma tupet. Każda. Bo
zawód taki uprawia, że bez tupetu nie zarobi. No, profesjonalna oczywiście. Tak, oczywiście. Na tym polega między innymi profesjonalizm. Tak, oczywiście, tak. I jak również każda celebrytka wie, który obiektyw, w której kamery akurat pracuje i zawsze albo dupą, albo twarzą się do tego obiektywu ustawi. Zależy, co chce pokazać. Czy zgrabną nóżkę, czy przepiękną twarz, jak to jest w przypadku nie kolegi Armaniego. Także on był też postawiony w sytuacji, no co miał zrobić? Miał ten, mieli się z tym mikrofonem mieli się szarpać, to by jeszcze wzięli... Bardzo źle to wygląda. Ja byłem kiedyś, byłem kiedyś świadkiem, jak walczyły o mikrofon dwie konkurencyjne grupy wśród kresowian. O kurde. Jedna grupa związana, kresowianie związani z PiS-em, a z drugiej strony kresowianie związani PSL-em na przykład. Nie. No my poprowadzimy koncert. Nie, my, no i ludzie stoją, a tu wyrywanie sobie mikrofonu. No, żenująca sytuacja. A w tym czasie banderowcy i Żydzi sobie siedzą. Sejmie i sobie głosują, co i chcą. Sobie cieszą się, że tak jest i o to chodzi. Wprowadzamy pośredników i tak. My Polską rządził. Jak to napisała Agnieszka Fatyga w swoim poemacie Heja, heja, zróbmy z Bogoja geja. Napisała: no i wszystko dobrze, no i o to chodzi, aby Polską rządził chuj, no kurwa i złodziej. To poemat jest, poemat. I tym cytatem kończymy nasz... Ale nie, zakończmy pozytywnie. Pozytywnie trzeba kończyć. Tak. Słuchaj, pod figurą Chrystusa z krzyżem, jak poszła rota... Kościół Świętego Krzyża. Tak, Kościół, jak poszła... Bogu Rodzica. Tak. I kamraci walili w bębny. I taka cisza nastała i tylko było słychać to bum, bum, bum. To patrzyłem z wysokości konia, dużo widziałem. Wzruszone twarze ludzi. Wzruszone twarze policjantów. I przerażone twarze lewactwa. Przerażone! Oczy okrągłe, policzki zapadnięte, bo była w nas, i tym prosiłbyś, żebyśmy była w nas, w tobie, mam nadzieję, że we mnie też, i w tej babce 16-letniej, i we wszystkich grupach kamrackich. Moc. Bardzo wam za to dziękuję. Duch był. I był duch, tak. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polaków. Śmierć, śmierć, śmierć! Dzięki, Rafał. Dzięki. Cześć, kamrat. Dobra.